Dobry Państwu, na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć w zasadzie o Hipolicie Cegielskim, czyli o jego wyrobach, ale odcinek się nazywa Lejarnia Żelaza, ponieważ ta nazwa, jakby to powiedzieć, zwróciła moją uwagę już ponad 30 lat temu i tak się złożyło, że w Poznaniu, w takim domu aukcyjnym Adams, pojawiła się tabliczka z takim charakterystyczna, tutaj może Pan będzie taki uprzejmy ją pokazać, jest tutaj oparta o tą pasyjkę, jest Lejarnia Żelaza i Fabryka Machin Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Tak się składa, że z Hipolitem Cegielskim czuję się, powiedzmy tak, genetycznie związany w ten sposób, że tak, po pierwsze, pomnik Hipolita Cegielskiego stoi 100 metrów od mojego miejsca urodzenia w Poznaniu, na zbiegu ulicy Podgórnej. Chodziliśmy z Hipolitem Cegielskim do tej samej szkoły, czyli do tego samego budynku, ponieważ Hipolit Cegielski ukończył Marynkę w Poznaniu, a ja później chodziłem tam do 7 liceum ogólnokształcącego. No i tak jak wspomniałem, ta nazwa Lejarnia Żelaza bardzo, bardzo mnie urzekła. No, pan Hipolit Cegielski w 1859 roku na ulicy Strzeleckiej, która jest pół kilometra od mojego miejsca urodzenia, otworzył swoją odlewnię, ponieważ to w skrócie tylko powiem, w ogóle był nauczycielem, filologiem polskim, można by powiedzieć, i tak się złożyło, że w czasie zaboru Prusacy nie pozwolili mu prowadzić lekcji w języku polskim i musiał z tego swojego ukochanego zawodu nauczyciela odejść. No i żeby nie być bezrobotnym, to wziął się za handel, otworzył w bazarze sklep z maszynami rolniczymi, no i rozwinął na wspaniałe przedsiębiorstwo, które jest w zasadzie taką symbolem Poznania, bo Hipolit Cegielski to jest taki nasz poznański producent, trudno nazwać go rzemieślnikiem, to w zasadzie jest wizjoner przemysłu. I on w tym 1859 roku otwarł tą lejarnię żelaza na ulicy Strzeleckiej. Ja szukałem różnych takich katalogów, które byłyby tej firmy. No mam bardzo wczesny, którego nie udaje mi się dokładnie wydatować, ale zakładając, że skoro w 1859 założył tą lejarnię, a w 1883 ukazał się katalog, który mogę pobrać w PDF-ie i go znam, więc bardzo prawdopodobnie, że to powstało w międzyczasie, czyli powiedzmy, no będzie to na pewno początek drugiej połowy XIX wieku. Mamy tutaj ilustrację różnych odlewów, no i właśnie jest sztachet, bram, schodów, krzyżów, wizerunków chrystusowych, tablic nagrobkowych i okien wykonanych w lejarni i fabryce Cegielskiego. Już na pierwszej stronie możemy zobaczyć, jak wyglądały te sztachety żelazne lane. Takie piękne elementy ozdobne. I proszę zwrócić uwagę, tu jest na przykład ten słupek jest zakończony takim elementem ozdobnym. I już proszę zobaczyć, tak wygląda taki element, który bardzo prawdopodobnie został odlany przez lejarnię żelaza Hipolita Cegielskiego. Idziemy dalej. Patrzymy, co tu jest. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest różnorodność tych różnych, powiedzmy, ogrodzeń. Tutaj mamy już takie pokazane całe duże panelowe ogrodzenie. No tu mamy kolejne różne ozdobne tralki schodowe. No w każdym razie te elementy są bardzo, bardzo ozdobne. I już tutaj wchodzimy w temat krzyży. No tak się składa, że w zasadzie pomysłem na zrobienie tego programu było zdobycie nie tak dawno bardzo ciekawego takiego krzyża, nazwijmy to ołtarzowego, ale mógłby to być też, powiedzmy, w domu. Jest to piękne żeliwo i charakterystycznie jest to zrobione, że ten element w całości odlany jest tutaj zakontrowany wkrętem i tu od środka widać, że jest taka sztaba, która jest tutaj ta łącząca. I jak się przyjrzymy temu, co jest tutaj w tym katalogu, jest to dokładnie tak, jak właśnie Hipolit Cegielski odlewał w swojej lejarni. No ma ogromny brak, to znaczy brakuje mi tutaj taka gdzieś 18-centymetrowa
pasyjka, czyli postać Chrystusa na krzyżu, mam dużo większe te pasyjki, a nie mam takiej żeliwnej, a myślę, że ona jest o tyle charakterystyczna, że jest mocowana dwoma takimi tutaj bolcami, bo jeżeli zobaczymy tutaj, albo jest to gliwicki, albo może berliński, jest też tego typu pasyjka, bardzo taka delikatna i proszę zwrócić uwagę, że ona jest łączona w ten sposób, że tu jest pręt i tu jest zabezpieczona nakrętką. I to jest wzór numer 231 i to na pewno nie jest lejarnia żelaza pana Hipolita Cegielskiego, a to jestem na 99% przekonany, że jest jego robota. No tutaj proszę zwrócić uwagę, są właśnie te krzyże żelazne. Tutaj mamy skalę, żeby zobaczyć, co jest jakiej wielkości. No nie ukrywam, że ten katalog ma też troszeczkę braków, bo ktoś sobie tutaj wyciął, ale powiem tak, że ja już kiedyś w jednym programie żelazne krzyże pokazywałem takie nagrobne, duże krzyże i tablice i one też na pewno były zrobione w lejarni żelaza pana Hipolita Cegielskiego. Tutaj proszę zwrócić uwagę, są właśnie też takie różne, skromne i tu proszę zwrócić uwagę na figurę numer 26 i proszę bardzo, również wspaniały taki krzyżyk, który zapewnie jest odlany w pracowni, w lejarni żelaza pana Hipolita Cegielskiego. Wracając jeszcze na chwilę do tego krzyża, któremu brakuje ta pasyjka, to mam też dobrą informację, ponieważ wiem, że ten krzyż został znaleziony w czasie prac rozbiórkowych w miejscowości Czempin, tutaj niedaleko Poznania, co również jest pewną informacją, bo jeżeli na przykład te krzyże nagrobne jestem w Bytomiu i kupuję je w Bytomiu, no to bardzo prawdopodobne, że one gdzieś są z tamtych terenów. A jeżeli na przykład ten jeden krzyż, który Państwu już kiedyś pokazywałem, pozyskałem w Gostyniu tutaj, no to wiem, że to może być nasz wielkopolski, wtedy jest bardziej prawdopodobne, że jest to Hipolita Cegielskiego. Proszę zwrócić uwagę, tu są właśnie te pasyjki, których szukam. Tu dalej są kolejne te takie odlewy, to wszystko jest z żeliwa, tu są właśnie te płyty. Pokazywałem kiedyś Państwu właśnie taką płytę, nazwijmy to wypełnioną. Tu już był napis i to był napis akurat pani z Ponieca, czyli też bardzo prawdopodobne, że jest to Hipolit Cegielski. No tutaj mamy, proszę zwrócić uwagę, jaka piękna schody żelazne. Jak to się pięknie prezentowało. Pamiętam, takie schody na terenie Leszna były, gdzie są teraz, trudno mi jest powiedzieć. No tutaj są elementy takich właśnie tych kręconych schodów, jest cała taka geometria, jak to jest zrobione. No w każdym razie, no te wszystkie sprawy takie wykończeniowe związane ze schodami, parkanami, z różnymi tutaj rozwiązaniami, naprawdę są bardzo, bardzo przydatne, a musimy wziąć pod uwagę, że ten katalog może mieć około 150 lat. No kolejne mamy tutaj te ogrodzenia, gdzie można sobie to wszystko obejrzeć. Wszystko jest oczywiście pięknie zwymiarowane, czyli nawet można by odtworzyć na podstawie tego katalogu. Tutaj kolejne rozbudowania. No i później się zaczyna dział okna żelazne lane. I powiem tak, że przechodzą przez moje ręce czasami tego typu okna. Ja to nazywam zawsze okna gospodarcze, okna przemysłowe. Nie tak dawno jeszcze na starym budynku pomp, który jest na ulicy Narutowicza, można było tego typu okna obejrzeć. W pięknym obiekcie w Młynach Leszczyńskich zostały wyczaskane młotami przez złomiarzy i wywiezione na złom pod nieuwagę właściciela. W każdym razie te okna się zdarzają i są obecnie bardzo, bardzo poszukiwane. I proszę zobaczyć, jak skomplikowane, tu już takie prawie bym powiedział kościelne, prawie takie witrażowe, no te naprawdę geometria tych okien mnie zaskakuje, że już wtedy powiedzmy potrafiono odlewać tego typu duże okna, no i jest to wspaniale zrobione, bo to są naprawdę odlewy cienkościenne. Mamy tu kolejne, no naprawdę jest tego tyle, że w zasadzie 3/4 tego katalogu jest tych okien i myślę, że to też wskazuje, że było ogromne zapotrzebowanie na tego okna
i właśnie Hipolit Cegielski, że tak powiem, dobry interes robił na sprzedaży tego typu okien, bo tu niedużo tego materiału szło. Tutaj niektóre te przestrzenie są drzwiczkami, czyli jest otwarte, że można było uchylić taki lufcik. W każdym razie są to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście ktoś, kto ma takie okna, to uważam, powinien wszystko robić, żeby te okna zachować, nawet jako elementy ozdobne na ścianie, ale nie czaskać, nie niszczyć, bo naprawdę tego jest coraz mniej, a muszę powiedzieć, że jak widzę takie odnowione budynki, gdzie są tego typu okna, jakby to powiedzieć, uratowane, są zrobione jako elementy, które podkreślają charakter takiego budynku, to naprawdę jest to bardzo, bardzo ciekawe. No, proszę zwrócić uwagę, kolejna i kolejna strona, która pokazuje właśnie te wspaniałe, tu znowu kolejne, te dwa okienka są otwierane. Czasami tutaj, proszę zwrócić uwagę, ta góra jest uchylna do wietrzenia, no ale to wszystkie te szprosy, które tutaj Państwu pokazuję, to wszystko jest odlane z żeliwa w lejarni żelaza. No tu niektóre są prostsze, niektóre są, ale naprawdę zaskakuje ogrom asortymentu w tym temacie i tyle możliwości, które po prostu takie odlane okno pozwalało dany budynek no pięknie przeozdobić. No tu już mówię, tego typu takie te witrażowe, to mi się kojarzą od razu z kościołem, z jakimiś budynkami szkolnymi. W każdym razie jest tego naprawdę, no iść do takich prostych, takich skromnych, które gdzieś. Także katalog jest bardzo, bardzo ciekawy, ponieważ brakuje mi tutaj 13 i 14 strony i na stronie 7 i 8 został wycięty jeden obrazek. Próbowałem i w Bibliotece Uniwersyteckiej, w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, żeby gdzieś uzupełnić poprzez zrobienie ksero, to nigdzie nie udało mi się takiego egzemplarza znaleźć, a też muszę powiedzieć, że no bardzo, bardzo się cieszę, bo akurat ten egzemplarz kupiłem od kolegów kolekcjonerów z Ostrowa Wielkopolskiego, czyli też jest to, świadczy to o tym, że my tu w Wielkopolsce szanujemy tego typu przedmioty, no i kultywujemy, jakby to powiedzieć, geniusz Hipolita Cegielskiego. Dziękuję.